Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Turysty52 i moi drodzy, witam Was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 3. Moi drodzy, dzisiejszy odcinek rozpoczniemy i będziemy już kontynuować w tym miejscu. Rozpoczniemy w okolicach Montery, konkretnie idziemy do Goty dzisiaj. No i z tego co wiemy, jest tam jakaś horda podobnoż nieumarłych, tak? Na to by wyszło. Dobrze, zobaczmy, jak się tutaj kreuje nasz dziennik. Uwolnij Gotę od klątwy. No mamy tutaj troszeczkę wiadomości na ten temat. Jakbym sobie zajrzała do zadań głównych, bo to by mi się przydało. Główne. Znajdź 5 artefaktów Adanosa. Xardas, Xardas, Basir. No tak, mamy od Basira tutaj wiadomość i od Vareka. No, my dobrze wiemy, że... Chociaż nie, jeszcze w sumie nie wiemy, że tutaj jest artefakt, ale dowiemy się tego już za chwilę. Ponieważ, no... Musimy się dostać do króla. Jest to zadanie główne. A to znaczy, że wypadałoby go te i tak od klątwy tutaj, no, pozbyć się tego wszystkiego. I to nam się ładnie tutaj połączy całość fabularnie. Basir wspominał, że miał jeden artefakt i ukradł go z pewnej świątyni. I ta świątynia... Znaczy, my tego jeszcze nie wiemy, że ukradł, ale to tak na przyszłość... Tutaj jest Bensala i świątynia jest bodajże... Bo ja wiem, gdzieś tutaj? Nie jest zaznaczona, co ciekawe właśnie. Ale no, jak będziemy później tutaj w okolicach, no to będziemy to widzieć, wiedzieć i w ogóle. No i tam też właśnie po otworzeniu tego też się pojawili nieumarli. Czyli łatwo możemy sobie skojarzyć, że tam gdzie artefakty, tam raczej są nieumarli, bo to jest kwestia właśnie tych świątyń. I no i tak to wygląda. Ja się trochę kręcę w kółko ze swoimi myślami dzisiaj, bo jestem troszeczkę taka zestresowana. Mianowicie nagrywam dla Was odcinek dzisiaj wcześnie rano, przed 10:00. Znaczy dla jednych to jest wcześniej, dla drugich to jest późno. Dla mnie to jest tak pół na pół, bym powiedziała. Ale nagrywam dla Was odcinek troszeczkę wcześniej niż zawsze, czyli nie będę miała żadnych porad odnośnie tego, że postanowiłam iść do Goty, bo jestem umówiona na zajęcia z pierwszego tańca na godzinę 13:00, więc muszę nagrać dla Was odcinek trochę wcześniej. Ewentualnie miałam do wyboru nagrać go też później, ale uznałam, że lepiej będzie mi to zrobić teraz z prostej przyczyny. Mianowicie później planuję iść tam gdzieś jeszcze do sklepu i jakieś takie inne pierdoły myślę, że się pojawią. Czy ja robię błąd idąc na wargi? Nie wiem. Chyba nie. Chyba jest okej. Dobra, jest okej. Dobrze wiedzieć, że już sobie z nimi całkiem nieźle radzę. Dobra, tu jest jeszcze jeden. Chyba ostatni. Chyba tylko dwa tu były. To dobrze. Dobra, to pozbieramy jakieś roślinki i uciekamy. Ja nigdy nie pamiętam tej drogi, że tutaj się tak idzie w taki sposób, troszeczkę takimi przy górach i tak dalej. Zawsze mi się kojarzy tylko ten posterunek tutaj, który jest. Ale no, posterunek to nie wszystko wychodzi na to. Tutaj nie pogadamy ze zbyt wieloma osobami. Dlaczego się tu skradasz, Mora? Zacznijmy od tego, że tutaj za wiele nie ma. To niebezpieczne miejsce dla Mory. Dlaczego? Ten zamek jest pełen ożywieńców, Mora. Lepiej się stąd zabieraj. Kto tu dowodzi? Potros siedzi w wysokiej wieży, o tam. Pohandlujesz ze mną? Masz złoto, więc czemu nie? Pokaż mi swoje towary. Co ty masz? Masz kilofy, to zabieram. Masz kamienną tablicę. Zastanawiam się, czy te tabliczki kupować. Możecie mi dać znać, bo ja bym w sumie chciała założyć pewną rzecz. Chciałabym. Tylko nie wiem, czy to ma sens. Jest jeden z artefaktów Adanosa, który
wymaga dużej ilości prastarej wiedzy i szczerze mówiąc on ma jakieś tam fajne chyba statystyki i ochrony i fajnie byłoby go założyć, tylko nie pamiętam w którym miejscu my go znajdujemy i czy nam się to po prostu opłaci. Szczególnie, że no planuje iść raczej drogą Adanosa, a nie Inosa. Chociaż to jest jeszcze do dyskusji, więc te kamienne tabliczki mogłyby się przydać. Musimy mieć w pamięci, że tutaj właśnie ten gościu to sprzedaje. I najwyżej sobie to po prostu kupić. No i dobra, i co my tu mamy? Jest kufer. Ej ty, czemu biegasz na wolności, Mora? Gadaj, albo wygarbuję ci skórę. Mam cię wspierać. Kto przysłał takiego słabiaka jako wsparcie w to przeklęte miejsce? Nie próbuj mnie oszukać, bo wsadzę cię do celi razem z tym drugim. Zaraz ci pokażę, który z nas dwóch jest słabiakiem. No, czyżby? Poczekaj, już niedługo legniesz w gnoju, Mora. Dobra, poczekaj, bo ja sobie włączę tutaj alternatywne i trudne. F5 zrobimy. To było głupie z mojej strony. Dobra, jednak to cofamy. Opcje. Nie, dobra, nie będę się męczyć, powiem wam. Cierpmy jakąś tam fajną rozgrywkę jednak z tego, a nie, że ja teraz będę walczyć tutaj z tym debilem. Co innego na arenie, bo arena faktycznie, no... Chociaż to jest taka forma areny, delikatnie rzecz ujmując. Fuck. Ale no, dobra. Nie ma co sobie utrudniać. Będzie mi klaskał tam koleś, którego dobrze znamy? Nie wiem, ale mam dodatkową siłę. Mieczyk, gulasz, kusza. Mogę cię okraść? Dziękuję. I teraz pytanie, czy mogę wziąć sobie ten kuferek tutaj? Mogę. I mamy do goty teleport. Tam jest Gorny, jakbyście się zastanawiali, ale to za chwilę dojdziemy do tego. Jezu, co mi tak brzęczy? Przecież wyłączyłam chyba internet. Nie wyłączyłam. To ja się dziwię. Jeszcze cię dorwę, Mora. Dobra, widzę, że się gniewasz na mnie. Dobra, zwyciężasz. Czego chcesz? Towary pokaż. Pokaż mi. Ale to było głupie. Dobra, jakieś fajne brońki, topór, tak, tarat, tak. Łuk armijny, nie chcę. Kusza, łowcy głów. Moment, a ja sobie zmieniłam kuszę na lepszą? Tak jest, dobra. Co tu robisz? Dowodzę posterunkiem Gota. Posterunkiem? Czego tu strzeżesz? Goty i zamku nędznych mor wojowników, nazywających samych siebie paladynami. Niegdyś tacy dumni, a teraz skazani na wieczny żywot i tułanie się wśród pozostałości swych budowli w Gocie. Ha! No tak. Co się stało z Gotą? Naprawdę nie masz pojęcia, co tu się dzieje, co? W czasie wojny Gota była fortecą paladynów. Rzuciliśmy na nich wszystko, co mieliśmy, ale nie potrafiliśmy ich pokonać. Zakopali się w swym zamku jak żuki w gnoju. Z ich arogancją mogliśmy skończyć dopiero po wezwaniu na pomoc samego Beliara. Demon zniszczenia przeciągnął ich ulicami i skazał wszystkich na śmierć za życia. Skoro miastem włada demon, to po co go strzeżesz? To za trudna zagadka dla twojego ptasiego mózgu, co? Jesteśmy tu, aby kontrolować demona. Nakazał nam to Xargas, nosiciel mocy Beliara. Co by się stało, gdyby potwór oswobodził się i zaatakował inne ziemie? No tak, to brzmi sensownie. Jaką zbrodnię popełnił więzień? To buntownik. Gdy nadejdzie właściwa pora, czeka go egzekucja na oczach wielu mor. Uwolnij więźnia.
Czemu miałbym to zrobić? Ile muszę ci zapłacić za jego uwolnienie? Musiałeś postradać zmysły, Mora. Sądzisz, że da się mnie tak łatwo przekupić? Musiałbym otrzymać mnóstwo złota, abym zapomniał o swych zasadach. Ile konkretnie? Ha! Nie stać cię! 2000 sztuk złota. Pfu! Proszę, weź złoto i uwolnij więźnia. Dałabyś mi tyle złota za plugawego buntownika, Mora? Dobra, weź go sobie, ale nie chcę żadnego z was tu więcej widzieć, jasne? Dobra, dzięki serdeczne. Znowu Gornowi trzeba było ratować tyłek. Cześć, Gorn. Nie masz tu jakiejś paczki z bronią? Nie. No, jesteś wreszcie. Wyciągnij mnie stąd do cholery. Gorn, w co ty się znowu wplątałeś? Chciałem znaleźć w mieście Gota kamień teleportacyjny do stolicy, Vengardu. Niestety pełno tam szkieletów i zombie. Na ich czele stoi paskudny demon. A kiedy uciekaliśmy przed potworami, dopadli mnie orkowie. Reszta buntowników zginęła. Po co ci kamień teleportacyjny? Buntownicy z Okary chcą się dostać do Zamku Króla. Mówią, że w mieście Gota znajduje się kamień teleportacyjny do stolicy. Pracujesz dla buntowników? Nasz przyjaciel Lee nadal chce wyrównać rachunki z królem. Kazał mi znaleźć sposób, żeby się do niego dostać. Okara wydawała się najlepszym punktem wyjścia. No tak. Gdzie jest teraz Lee? Gdzieś wśród lodowych bezdroży Nordmaru poluje na orków i takie tam. Dobra. Od kiedy to boisz się ożywieńców? Gota to piekło. Ty też zadrżysz, kiedy stawisz czoło temu demonowi, uwierz mi. Czemu zaatakowałeś miasto, skoro wiesz, że grasuje w nim tak straszny demon? Buntownicy dali mi ten boski artefakt. Jakiś kretyn wmówił mi, że zapewnia on nietykalność. Nic z tego. Demon i tak był dla mnie zbyt silny. A no właśnie, boski artefakt. To jest ten, który miał Basir, ukradli mu go buntownicy i wiadomo, zanieśli do Okary, no i później dali Gornowi. Gdzie jest teraz ten boski artefakt? Zgubiłem go w czasie walki z demonem z Goty. Ten potwór musiał zabrać artefakt ze sobą. No tak, i teraz ma go demon z Goty. Wszystko się układa w jednej linii tak jak trzeba. Jesteś wolny. Dziękuję, przyjacielu. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Zabijmy tego demona z Goty. Nie mam ochoty tam wracać. Ale co mi tam? Nikt nie żyje wiecznie, prawda? No tak. Gota czeka. No dobrze. Za mną. Znam drogę. No to może być wstał. No, już myślałam, że nie pójdziesz sobie. No, demon z Goty to może być wyzwanie, nie powiem, że nie. Dziwię się, że orkowie nas nie zatrzymują. No, tutaj sobie troszeczkę poplądrujemy w takim razie. Dobra, tylko Gorn, wiesz co, bo ty byś mi pomógł trochę, a nie sobie stąd szedł. Okej, lepiej tutaj na krótkie pójść. Dobra, bo was tu trochę jest. Dobra, może... No, to już był chyba żart. No. Mało mam tych mikstur leczniczych. Aż za... Co jest? Dobra, zwiewamy. Gorn chyba nie może zginąć. Dobra, ze szkieletem powinno pójść trochę prościej. F5. Fajnie, że ci orkowie się nie rzucają. Bardzo mi się to podoba.
Gorn to chyba sobie tam poradzi, nie? Mam nadzieję. Nawet go już nie widzę. Dobra, widzę go. Okej, walczę sobie ze szkieletem. A ja znowu gdzieś dostałam, nie wiem gdzie. Nie, 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 nie. Kurwa mać. Dobra. Ja się tak zastanawiam, kto normalny w czasie walki nagle zaczyna stękać, że go ktoś trafił. Wytłumaczy mi to ktoś? Mi się wydaje, że nikt normalny. Dobra, ci orkowie widzę mają to w D wszystko. Pomożemy trochę tutaj Gornowi może. Ale nie ślizgaj się. Dobra. Tam jeden zombie został. No, Jezu! Masakra. Dobra, bo Gorn sobie nie radzi, ewidentnie. Pokazałeś mu. Jak ty się trzymasz? Tobie już podziękuję. A, ty jesteś nieśmiertelny chyba. Wiesz co, Gorn, weź poczekaj, bo tam jeszcze jedno zostało cholerstwo. Czasami się zastanawiam, jak to jest, że ja trafiam, a on nie. No, co to miało być? Dobra, F5 tak na wszelki wypadek. Teraz zrobimy tak. Teraz F5. Niestety Gorn już gdzieś tam pobiegł. No. No. Będzie kiepsko za chwilę. Nie mam miksturek już. Dobra, dobijamy chyba do brzegu w miarę, nie? Dobra, tam są jeszcze też szkielety. Tobie już podziękujemy, paskudo. Będzie problem, bo ja nie mam się za bardzo jak leczyć podczas walki z tym demonem. Energia życiowa to nie. No, trochę przerypane mam. Te gulasze może weźmiemy, bo one odnawiają 40%. Zaraz będzie demon. Sam się o to prosiłeś. Dobra. Chciałabym wiedzieć, na kogo ten demon ma agro, bo nie wiem. Chyba... No co jest? O mój Boże. Pij ten gulasz. Ale to śmiesznie wyglądało. Masakra. Dzięki, że czekasz, wiesz? Serio. Te zombie gorsze są od tego...
O mój Boże! Nie, teraz to się trochę posrało mnie. Ja zapomniałam, jak się bić z tym demonem. Może mnie nie zabije. O, no tak, tak, nie zabije cię wcale. Ja pierdzielę. Jak wejdę do chaty, to będzie dobrze? Nie wiem. Kurde, przylaz tu. Niedobrze. No tak, tak się na pewno z nim jest demonem. Okej. Okay. A może wejdziemy na dach i będziemy do niego strzelać z kuszy? Co wy na to? Kusza ma większe obrażenia. Ojejku. Tu nie wejdzie chyba. O, zaciąłeś się. Jak mi przykro. Nie przyjdziesz tutaj, nie? Chyba nie, bo nie umiesz. A. O, to może teraz. Czemu on ma full HP? Nie wiem, ale teraz to ja sobie ułatwię rozgrywkę. On tu nie przyjdzie. Czy ja właśnie buguję grę? Nie no, wydaje mi się, że każdy by tak zrobił. Nawet w realnym życiu. Jeżeli potwór by nie mógł gdzieś przejść, no to by się strzelało z niewidocznego miejsca, nie? Znaczy się takiego niedostępnego. Ułatwmy sobie troszeczkę. Zresztą każdy sposób na pokonanie jakiegoś demona jest dobry. Od czego ma się fajną kuszę i umiejętności? Oj, nie trafiłam. I bąk. Plus 2 do buntowników. Dobra, tego przeszukamy w ten sposób. Róg demona. Mamy. Pierścień Adanosa. Kryje się w nim moc życia. Maksymalna siła życiowa plus 50. Odszukaj święty pierścień życia. Od razu możemy go założyć. A ty nie miałeś jakiejś fajnej broni? Chyba miałeś, ale... się coś zbagowało. Okej, już jestem. Musiałam sobie kichnąć. Wiecie co? Sprawdźmy w ten sposób. O, mój bełt. A coś tu jeszcze było? Ostry bełt. Okej. To co, chodźmy może do Gorna mu trochę tam pomóc, bo demona już nie ma. Ale to nie jest koniec, wiadomo. Dlaczego się zaczęłam ślizgać na schodach? Cudowne schody. Jasne. Dobra. No co jest? Jaka ta gra jest czasami wredna. Powinien normalnie zarobić ode mnie. No giń. O Jezu. Właśnie tak mi się coś wydawało, że ja miałam sobie miksturek chyba narobić na to wyjście. A nie zrobiłam kompletnie niczego. Dobra, no i jesteśmy. O, Gorn się zepsuł. Chodź, stary. Cholerne bestie są wszędzie. Dobra, bo mamy towarzystwo. To całkiem sporo.
Najgorsze jest to, że to nie są wszystkie zombiaki. Ani szkieletongi. Cholerne bestie są wszędzie. Dobra, Gordon znowu zaczął odwalać manianę. Cholerne bestie są wszędzie. Dobra, dobra. Okej, widzę, że tak lepiej teraz na ciebie to działa. Oj! Niedobrze. Te cholerne bestie są wszędzie. Dobra, wiecie co, ja bym zrobiła na chwilę odwrót, żeby chociaż się zapisać, a widzę, że Gorn mi nie pomoże, bo się zepsuł. Kolejna bestia. Dobra, może jednak na krótkie pójdziemy. Masakra. Bestie są wszędzie. No wiedziałam, że mnie dojadą, ale nie, że tak. Czy wy widzieliście to ciało? Powinnam teraz wziąć takie zbliżenie, zrobić i po prostu no. Gorn, pomożesz mi? No proszę cię, chłopie. No pomóż mi, debilu. Masakra. Dobra, wystarczy mi, że chociaż się jednym zajmie. Tam jest ich chyba jeszcze więcej. No ale już chyba damy radę. Chyba nam się udało, Gornik. Przynajmniej większość pozabijać. Tylko spójrz na ten bałagan. Kiedyś to była dumna forteca paladynów. Demon z Goty nikogo już nie przestraszy. Nie mów, znów to zrobiłeś! Mam tylko nadzieję, że nigdy nie spotkasz równego sobie przeciwnika, przyjacielu. No ja też. Co zamierzasz dalej? Gota wymaga odbudowy. Wielu ludzi szuka jakiegoś miejsca, w którym mogliby się zatrzymać. Nie pozwól się zabić, przyjacielu. To byłaby wielka strata. Ten cały bałagan jest znacznie zabawniejszy z twoim udziałem. Jeśli będziesz potrzebował towarzysza, wiesz, gdzie mnie znaleźć. To chodź. Za mną. Dobra. Przydasz mi się jeszcze, bo tutaj jest jeszcze parę rzeczy do zbadania. Teraz się zacznie nasza egzystencja tutaj tak naprawdę. Nie w ten sposób. Co mnie atakuje? Chyba za ścianą. Czemu jesteś na pomarańczowo? Przez chwilę byłeś. Pokazałeś mu! Gorn, gdzie ty jesteś? To mi, Gorn, pomagasz? Chodź. Dobra, Gorn, weź dawaj, trochę pomóż. Przynajmniej odwracaj uwagę. O jedną parszywą bestię mniej. Dobra, to możemy już chyba sprawdzać. Miałam w planach... O, proszę bardzo, stara skrzynia. Miałam w planach zacząć od troszeczkę innego miejsca. Niemożliwe. Arcytrudny zamek. Już to wiem. Dobra, wiecie co? To znaczy, że to jest moment, żeby sobie to zapisać. Mianowicie, ja mam gdzieś jakąś kartkę. Mam.
Zapiszemy sobie, że w Gocie jest jeden arcytrudny, bo tutaj można znaleźć sztabkę czystej magicznej rudy w tych skrzyniach. Arcytrudny. Gota. Przy starej skrzyni. Obok sali z tronem. Bo to się przyda bardzo. Bo ja nie otworzę tego zwojem, niestety. Musimy się nauczyć w takim razie otwierania tych już arcytrudnych, bo się zaczynają pojawiać. No, to dobrze wiedzieć, że w złodziejstwo powinnam troszeczkę teraz zainwestować. Mamy pulpit. I Inos obdarzył go częścią swej boskiej mocy, aby mógł powstrzymać Beliara. I mocą tą był ogień i miał nad nim władzę. Prastara wiedza. Ciężka skrzynia. A w ciężkiej skrzyni kusza najemnika. Kolejna kusza. Tu też już wiemy, że w siłę przydałoby się troszeczkę jeszcze też dać. Tutaj jakieś kosztowności za tronem. Za tronem nic nie ma. Jeżeli słyszycie piszczącą pralkę, to przepraszam, ale nie chcę się wstawać, żeby ją wyłączyć. Gorn, chodź. Dobra, na górę wejdziemy. Dzisiaj będzie troszeczkę zwiedzania, bym powiedziała. O, proszę bardzo. Nie ma tu nic ciekawego. To świetnie. To po co ja tu wlazłam? Teraz Gorn stąd nie wyjdzie. Wyjdziesz stąd? Tak, ale przez ścianę. Dobrze, no, może być. Chyba się nie obrażę. Dobra, co my tutaj mamy? Jesteś za mną? Jesteś, chociaż nie wiem, czy mi się przydasz jeszcze dzisiaj. Znaczy, na pewno się Gorn nam przyda w jednym miejscu, jak pójdziemy po kamień do Węgardu. Ja się bardzo zastanawiam, czy to już jest czas, żeby iść do Węgardu, czy jeszcze zaczekać z tym trochę. Nie wiem. Jutro też muszę dla was nagrać odcinek troszeczkę wcześniej. Przynajmniej chciałabym. Chociaż, czy bardzo muszę, to chyba niekoniecznie. Niby jadę ze świnkami do weterynarza, bo jedna z nich chyba na... Jezu, jak to się mówi. No, nabawiła się grzybicy chyba skóry, czy czegoś w tym stylu. I no, muszę wziąć wszystkie trzy, żeby teraz sprawdzić, czy są zdrowe i w ogóle. Ale chyba Damian sam pojedzie. Bo tak pomyśleliśmy, że jakby on z nimi pojechał, to ja w tym czasie bym wysprzątała całą klatkę i przygotowałabym na ich z powrotem jakby przyjście. Ale no mimo wszystko chyba bym wolała nagrać odcinek trochę wcześniej, żeby to już mieć, że tak powiem, delikatnie z głowy. A nie, że później mi to gdzieś będzie zaprzątać myśli. Ale jeszcze się zastanowię. Na weekend nigdzie nie idę. Nie jadę do rodziców ani nic, więc w weekend będą odcinki się pojawiać raczej tak. Wiecie, że to będzie takie na bieżąco w miarę. Nie będzie już takiej sytuacji, jak była na przykład ostatnio, że musiałam nagrać na 3 dni odcinki, czy tam na 4. Dopiero w kolejnym tygodniu tak będzie. Na kolejny weekend, bo wtedy moja mama ma urodziny i będę musiała zrobić jej jakiś torcik. I w ogóle będzie imprezka i w ogóle także. Znaczy oprócz tego, że z dni mamy w piątek, to moja mama ma urodziny we wtorek, 30, czy tam w środę. No ale to już od razu się wszystko załatwi w jeden dzień. I tak to mniej więcej wygląda. Mam nadzieję, że was nie zanudzam swoim życiem. Ale wiecie, i tak aktualnie chodzimy, zbieramy, sprawdzamy. I tak się nic ciekawego, można powiedzieć, nie dzieje. Jestem bardzo zdziwiona, że tutaj nigdzie nie ma paczek z bronią. Ani niczego w tym stylu. Dobra, tutaj też chyba nic nie ma. Koszyczek. A w koszyczku jakieś kosztowności i zwój leczenia. Tu jest kuźnia, tu może być coś ciekawego. Jest kolejny kufer. Topór Drwala. No, tam jakaś amnezja też była, coś w tym stylu.
No. Chyba wszystko. Jakbym coś ominęła, to możecie mi dać znać, chociaż tutaj za wiele jakichś takich wartościowych rzeczy to w sumie nie ma. Wiadomo, że to są jakieś tam pieniądze, które mogą się później przydać. Tu jeszcze wejdziemy sobie na górę. I potem pójdziemy już tam do tamtych chatek, gdzie zabiliśmy demona. Idziesz? Idziesz. Ja tutaj nie wchodziłam, prawda? Nie, nie wchodziłaś tutaj. Dobra, to najpierw na wprost. Okej. Ja się tak czasami obracam, żeby zobaczyć, czy ten Gorn się gdzieś nie zgubił, ale widzę, że nawet dobrze mu idzie. Serio, tu nic nie ma? Może na górze? Dobra, coś tu było. Ty wejdziesz na górę, czy jesteś... Dobra, umiesz takie rzeczy robić. Tu kompletnie nic nie ma. Możemy sobie co najwyżej popatrzeć na jakieś widoczki. Teraz boję się, że on ze mną nie zejdzie tak jak trzeba. Okej, schodzisz. Dobra. W sumie ja mogłabym po prostu powiedzieć: ej, Gorn, zaczekaj tutaj. W sensie ja sobie wejdę i po prostu posprawię. I chyba tak tutaj z nim zrobię. Zaczekaj. Utrzymam pozycję. Dobrze, to trzymaj. Ja sobie tutaj wejdę bez niego, bo będzie mi chyba wygodniej. Tutaj powinien być chyba jakiś pulpit? Tak jest, coś jeszcze pamiętam, widzę z tej gry. Nie ma tu nic ciekawego. Wiecie co, ja uwielbiam ten moment oczekiwania, kiedy podchodzimy do pulpitu i tak liczymy, że bezimienny coś ciekawego powie, po czym jest taka, nie wiem, parę sekund ciszy i on nagle mówi: nie ma tu nic ciekawego. Straszne. Naprawdę straszne. Gorn, chodź, idziemy. Dobra. Chodź, chodź, chodź. Przydasz mi się jeszcze tam z tymi nieumarłymi trochę niżej, jak zejdziemy. Gorn do ciebie dołącza. Świetnie. Tutaj pozabijałam trochę tych ożywieńców i tego wszystkiego, ale czy przeszukiwanie tego ma sens? Nie wiem. Może delikatnie gdzieś tam jak coś znajdziemy, to się opłaca. No i tutaj powinna być druga stara skrzynka. No i jest, jak najbardziej. Okej, okay, amulet łowieckie plus 5, parę miksturek. To miksturki to ja nie pogardzę akurat. Nieciekawe. Myślałam, że będzie coś może o alchemii. Niestety nie. No i tak też bywa. Wyjdziesz, wyjdziesz. Ja bym wolała z nim gdzieś tam po górach nie chodzić. Znaczy po górach, no po prostu na piętra. Ale no, nie chcę mi się non stop też go zaczepiać i mu mówić, żeby na mnie zaczekał. Też właśnie się zgubił. Prawda? Tak jest. O, cześć. Już miałam powiedzieć, że cię nie ma. Dobra, wyleczmy się. Zostało nam parę chatek, konkretnie te trzy. I odbijemy troszeczkę w bok. Kurde, no zastanawiam się tak... Co mnie atakuje? O, to już ty przyszedłeś, dobra. Liczyłam, że to może za chwilę. Pokazałeś mu, Amar! Tobie już podziękujemy, paskudo. Dobra. Niech mi to dziadostwo całe da spokoju trochę. Tutaj będzie drugi kamień teleportacyjny do Goty. Także jeden możemy sprzedać. To nic nie da. Masakra.
Ama, tobie już podziękujemy, paskudo. Dobra, na spokojnie. Chciałabym pozgarniać to, co trzeba. Dzisiejszy odcinek, taki jak widzicie, pół na pół. Pół chodzenia. Tak ogólnie wygląda odbijanie miast, jeżeli byście byli zainteresowani i się zastanawiali. W ogóle przypomniało mi się, że nie ogołociłam sobie tej kopalni, którą miałam sobie poza odcinkiem ogarnąć przy okarze. Także myślę, że po tym odcinku sobie to jeszcze wykopię tam wszystko. Dobra, ze szkieletów to może akurat warto to zebrać. Tu nic nie ma. Tu też nic nie ma. I tutaj też nic nie ma. Tutaj byłam. Nie byłam. Ale to i tak już jest praktycznie wszystko. Zostało nam ostatnie miejsce. Zapraszam. Sporo was tutaj jest. Dobra, Gorn tu też będzie robił zaraz rozróbę. To chodźmy, mu może trochę pomóc. Ale może nie w ten sposób. Troszeczkę może lepiej mu pomóżmy. Dobra. Teraz ty. Zdążę. No szybciej, kurde no. O Jezu, zacięłam się na grobie. Ja pierdzielę. Co to miało być? Czajcie, na grobie się zaciąć? Nie, dzisiejszy odcinek to chyba jednak do historii przejdzie. No odbaguj się z tego grobu. Myślałam, że ci jeszcze tak nie spieszy. Fuck. Dobra, potrzebowałam stamtąd wyjść, bo muszę gulaszyk sobie zjeść. W 5. Dobra. No, uwielbiam. Do widzenia panu już na dzisiaj. Przestraszyłam się przez chwilę. Zaraz dostanę w plecy. No bij to gówno, Jezu! Boże, ale ja się dzisiaj nadnerwuję, nie? Jeden cios jest po mnie chyba. Żryj ten gulasz. Jezu. O Boże. Nie, po prostu. Kto tu jeszcze został? Nie wiem. Zabić to nim złożę jakieś jaja czy coś. Dobra, nic nie widzę jakby co. Nie bójcie się, ja też nic nie widzę. Znowu się zacięłam na jakimś krzyżu. Pokazałeś mu! Dobra, zróbmy Gornowi też trochę miejsca. Żeby to nie było tak tylko, że ja biję wszystko. I wszystkich.
No, dobijamy do brzegu. Dobra. No, co to miało być? O jedną parszywą bestię mniej. Dobra, wyleczmy się na szybko, bo przecież tragedia. No. Ojejku. Nie wiem, czy to są wszyscy, czy nie. Mam zwój światła może, bo nie chciałabym pochodni używać. Mam. Przy pochodni strasznie gra laguje, bym powiedziała. Ze światłem jest trochę lepiej. Tu nic nie ma, jest jednak. Kurczę, masakra, naprawdę zajęło nam to dużo czasu. Jak my stoimy w ogóle z czasem? No słabo, bym powiedziała. Najwyżej będzie odcinek godzinę. Bo chciałabym tą gotę skończyć, ten kamień znaleźć, iść do buntowników, pogadać z Rolandem. Nauczyć się jeszcze paru rzeczy dzisiaj, a nie tak, wiecie. Ja wiem, że ja mam ostatnio skłonności do tak jakby przedłużania tych odcinków, ale po prostu za dobrze mi się gra. I ja mam tak, też tak, że chciałabym po prostu jakąś rzecz, którą zaczęłam na zwyczajnym świecie po prostu skończyć, a nie, wiecie, tak zostawiać. Okej, zaciąłeś się. No chyba jesteś już ostatni. O jedną parszywą bestię mniej. Do świątyni w Vanguardzie. Mamy teleport. Wreszcie nareszcie. Dobra, Gorn, bo ty już się tam... Jak ten szkielet się zaciąłeś, cudownie. Wracaj już. Wracaj. Wiesz, gdzie mnie szukać. Jasne, że wiem. Ja mam tylko bardzo ważne pytanie pod tytułem. Czy jak ja teraz sobie pójdę na przykład do tych tam ćwoków, którzy są na zewnątrz, do tego ziemniaka, który tam jest. Patros, potros, czy potatoes, jak mu tam na imię. To... Czy on będzie zły, że ja na przykład tutaj uwolniłam to miejsce, czy wręcz przeciwnie? Nie wiem. No bo oni tutaj w teorii po prostu sprawowali pieczę nad tym demonem, a jak tutaj już nie będzie demona, no to co? Demon z Goty to już przeszłość. Spadaj, Mora! Idź opowiadać swe kłamstwa gdzie indziej. Dobra, no jak jesteś debilem, to już nie mój problem. To co, do Okary wracamy. Czy my mamy jakiegoś złodzieja, co by mnie czegoś nauczył? Chyba niekoniecznie. Zresztą arcytrudnych to mnie może chyba dopiero nauczyć Lares w Geldern. Będzie tak cały czas, to nigdy do niczego nie dojdziemy. Dobra, a Manik może chce się coś dowiedzieć? Nie, to się tym nie zajmujesz. Kent? Do zobaczenia! Chyba nie mamy tutaj żadnego złodzieja za bardzo. Zajmij się swoimi sprawami! Kandela uczy tych łucznictwa, no to niekoniecznie bym to chciała. No nie wiem. To możemy pogadać tutaj z Rolandem. Ożywieńcy z Goty zostali pokonani. Na Inosa. Klątwa szamanów wreszcie została zdjęta. Każdy uczciwy mieszkaniec tej krainy jest ci winien podziękowania, obcy. Przyjmij to złoto jako namiastkę wyrazów naszej wspólnej wdzięczności. Będziecie musieli odbudować Gotę. Niech miasto znów odzyska pełnię swej chwały. Pomów z Seanem. On wszystko załatwi. Szkoda, że tam są jeszcze orkowie na zewnątrz. Mam kamień pozwalający teleportować się do Vanguardu. Więc go użyj. Szybko. Pomów z królem. Dobra, to może za chwilę, wiesz? Bo tak, ja bym tą nową kuszę chciała założyć, no to musimy sobie dodać plus 9 do siły.
5 i raz, 2, 3, 4. I teraz możemy założyć sobie nową kuszę pod trójkę. Mamy 29 punktów. Teraz jak my z tym stoimy? Otwieranie trudnych, 60 potrzebuje złodziejskich. Mamy 50, czyli tylko dyszkę. Tylko kto mnie tego nauczy? Ja się boję, że mnie ten gościu tam nie nauczy w Cape Dan. A jakiegoś innego złodzieja to ja niekoniecznie kojarzę, powiem wam. Jeśli masz złoto lub srebro, przynieś mi je. Dam ci dobrą cenę. Witaj, Sean. Co tu robisz? Opiekuję się tą kopalnią żelaza. Dodatkowo dbam o to, abyśmy mimo trudnej sytuacji nie ugrzęźli w biedzie. Zabieram bogatym i daję tym tutaj. Mhm, czyli jesteś... Rozumiem. Jesteś złodziejem, który przekazuje swe łupy buntownikom. Przed wojną byłem zwykłym farmerem w Gelden. Dziś zbieram artefakty. Wojna wiele zmienia. Okej, Geldern. O to by mi się... O, właśnie. Naucz mnie czegoś o złodziejstwie. Uczysz? Obalać, okradać. Kurde, no, bez sensu. Co można zdobyć w Geldern? Dawno tam nie byłem, ale z pewnością wala się tam kilka fajnych artefaktów. Podobno w Geldern mają nawet hełm pierwszego paladyna. Znajdź hełm pierwszego paladyna. Opowiedz mi więcej o tych artefaktach. Ostatnio znacznie wzrosła wartość relikwii pradawnych. Niektóre z nich posiadają podobno właściwości magiczne. Najcenniejsze wydają się być jednak boskie artefakty. Podobno ostatni patrol, jaki wyruszył z Montery, odnalazł jeden z nich. No, czyli powinnam do niego przyjść wcześniej i się tego dowiedzieć. Mamy odbudować Gotę. No dobra, ruszę do Goty i się tym zajmę. Potrzebuję jednak do tego złota. Co najmniej 1000 złotych monet. Proszę. Oto 1000 sztuk złota na odbudowę Goty. Dziękuję, przyjacielu. To mi wystarczy. Zaraz zabiorę się do roboty. Masz pojęcie, jak trudno jest odbudować całe miasto? Zdaję sobie z tego sprawę. Ale masz dużo wytrychów. To akurat zabieram całe. No i dobra. To co, moi drodzy? Wydaje mi się, że w takim razie chyba zakończymy dzisiejszy odcinek. I idąc tym tropem, ja się bardzo solidnie zastanawiam, czy do Geldern nie iść. Tylko to by trzeba było taką logiczną trasę obrać, a prawda jest taka, że tutaj logicznej trasy do Geldern nie ma. Bo albo idziemy przez Silden i tak, albo idziemy przez Trellis i tak do tyłu. Kurczę, no nie wiem. Naprawdę nie wiem, jak to zrobić. Gota. W ogóle zastanawiam się, czy jest zadanie na ten posterunek, żeby się go pozbyć. W teorii to by się przydało, no bo przecież tam tak naprawdę... Orkowie będą obok buntowników, to będzie tak dziwnie trochę. Nasze główne zadanie to jest znaleźć 5 artefaktów. Warek, dobra, czyli nie mamy nic na ten temat. Sebastian, Rakus. To ogniste puchary. Dobra, no to chyba zostajemy na razie tutaj w Okarze. Dziękuję wam, moi drodzy, za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Ja lecę montować dla was ten film. I muszę się bardzo poważnie zastanowić, gdzie teraz się udać, bo mamy wzmianki o Geldern. I mamy też wzmianki o Silden. W sumie nie było żadnej wzmianki. Tylko żeby iść do Geldern, to trzeba iść do Silden. Dobra, wiecie co? Muszę pomyśleć. Ale zastanawiam się, czy nie iść tak od tyłu, że tak powiem. Czyli żeby iść do Trellis, potem do Geldern, a potem na przykład do Silden dopiero. Tak na odwrót. Ale no nie wiem, muszę zajrzeć troszeczkę w dziennik i pomyśleć. Już nie będę wam przedłużać, już i tak wystarczająco długi jest ten film. Dzięki wam jeszcze raz, trzymajcie się i do kolejnych filmów. Cześć!